Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik. Mam nadzieję, że bardzo ciekawy, a na pewno nieco dłuższy niż zazwyczaj. A zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń w poszukiwaniu okazji. Z aut nowych lub prawie nowych w tym tygodniu nie mamy nic, bo nic nam nie wpadło w oko. Mamy za to trzy propozycje dla miłośników motoryzacji starszej i niedrogiej przy okazji. Zaczniemy od Twingo pierwszej generacji. Nie jest to auto szczególnie doceniane, a bardzo udane. A ten egzemplarz za 2700 zł jest z 2000 roku, ma prosty i niezawodny silnik 1.2 pod maską, niecałe 140 tysięcy przebiegu oraz czyste wnętrze, elektryczne szyby, lusterka, wspomaganie i aż cztery poduszki powietrzne. A co istotne, ma też sprawną klimatyzację. Wszystko w cenie porządnego roweru. Ponad dwa razy droższy, bo wyceniony na 6600 zł jest ten Peugeot 205. Auto ma 30 lat, pod maską silnik 1.4 o mocy 75 koni, więc tym naprawdę da się jeździć. Kilka rys czy wgniotek, ale ma też wspaniałe wnętrze. To ceniona odmiana Roland Garros, pojawiająca się w ogłoszeniach sporadycznie, a w takim stanie to chyba nigdy. Na koniec jeszcze jedno auto, niepozorne, niedoceniane, a bardzo ciekawe. To Mitsubishi Galant 7. przedostatniej generacji. Odpowiednik Honda Accord czy Passata. Bez klimy, ale też bez rdzy i w pięknym stanie, z oryginalnym przebiegiem 120 tysięcy kilometrów. Mitsu jest z 1995 roku. Pod maską pracuje, i to jak, silnik 1.8 o mocy 115 koni, a cena to 5900 zł. Kolejna porcja ogłoszeń już za tydzień, a zanim przejdziemy do aktualności, jestem Państwu winny jeszcze dwa słowa o najnowszym Seacie Leonie. Oto one. Tytułem wstępu. Leon pierwszej generacji to naszym zdaniem chyba najlepsze auto kompaktowe przełomu wieków. Dwójka niespecjalnie, ale to są zastrzeżenia nie do jakości prowadzenia, co stylizacji, zarówno zewnętrznej, jak i w kabinie. Trójka wróciła na podium naszym zdaniem, świetnie wyglądająca, świetnie jeżdżąca i doskonale zaprojektowana, miała chyba tylko jedną wadę, za małe lusterka. A oto czwarta generacja Seata Leona. Auto jest zgrabne, choć proporcje chyba nie do końca nam odpowiadają. Linia maski jest zbyt nisko względem reszty, ale to drobiazg. Wnętrze tak na pierwszy rzut oka jest schludne i przejrzysta, jego stylizacja najbardziej przypomina nam Peugeota, co jest dość dziwne, ale przypomina. Właściwości jezdne, bez zastrzeżeń, choć z małym rozczarowaniem. Auto jest neutralne i bardzo przypomina poprzednią generację, którą lubimy, więc tu nie narzekamy. A to rozczarowanie bierze się stąd, że jeździliśmy nową Octavią i ona w porównaniu z poprzednią, ale też Leonem czy Golfem, jest bardziej harmonijna, płynna. W aktualnej odsłonie bliżej jej do komfortu Superba niż jakiegokolwiek auta kompaktowego. I myśleliśmy, że w Seacie też będzie jakieś wow, a nie ma. Ale jest ble, do którego teraz przejdziemy. Otóż ten samochód jest irracjonalnie, wręcz przesadzony, przekombinowany, jeśli chodzi o obsługę. Oczywiście, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale trzeba też pamiętać, że samochody trafiają nie tylko w ręce osób młodych, dynamicznych i z elektroniką od kołyski, ale też starszych albo nieprzyzwyczajonych, albo na chwilę, jeśli są z carsharingu albo wypożyczalni. I co wtedy? Zacznijmy od panelu świateł. Kiedyś było pokrętło i wszystko było jasne i proste. Teraz jest coś takiego i oczywiście, że nie przeczytałem instrukcji, ale mam tryb auto i chciałbym jednak włączyć światła. I ta ikona albo nie działa, albo co któryś raz włącza przeciwmgielne. Pobawiłem się tym kilka minut, ale żeby Państwu powiedzieć, co i jak to działa, to nie wiem. A na pewno próba włączenia przeciwmgielnych w nocy gdzieś tam będzie bardzo udana. Oto menu klimatyzacji. Obsługa tego w trakcie jazdy nie jest ani prosta, ani bezpieczna. Jeśli chcemy zmienić temperaturę, musimy popykać w te czerwono-niebieskie paski pod ekranem. Jeśli chcemy zmienić kierunek nawiewu, musimy trafić palcem w którąś z niebieskich strzałek na ekranie. Obsługa jest fatalna. Piktogramów jest za dużo, są za małe, źle pogrupowane. A międzymordzie oprogramowania też nie jest najlepsze, bo jak mamy nawigację, to nie widzimy radia. Jak mamy klimatyzację, to nie widzimy nawigacji. Trzeba potem wracać do podpunktów w menu. Oczywiście można się tego nauczyć, do tego przyzwyczaić, przeczytać instrukcję, ale patrz, punkt wyżej, wypożyczalnia carsharing. Naszym zdaniem to absolutnie najgorszy na ten moment sposób, w jaki zorganizowany został tak zwany ekran multimediów. Jedziemy sobie, jedziemy i chcemy przełączyć na nawigację. Co trzeba nacisnąć? Otóż to, trzeba przewinąć i wcisnąć niebieski kafel z flagą. Ale nie to jest w tym aucie najgorsze. Proszę popatrzeć. Jadę sobie, jadę. Wlekę się za ciężarówką, a auto ma domyślnie włączony za każdym razem, gdy uruchomimy silnik, system zabezpieczający przed nagłym opuszczeniem pasa, gdyby kierowca przysnął na przykład. Czy można przysnąć ze zmęczenia minutę potem, jak się ruszyło? To działa cały czas, można to wyłączyć oczywiście i wiele osób to robi, bo żyć się z tym w wielu momentach nie da. Jadę normalnie, trzymam rękę na kierownicy, albo jedną, albo obie i w pewnych, wcale nie takich rzadkich sytuacjach, na wąskiej drodze na przykład jak ta, auto co minutę chwilę piszczy, że muszę trzymać ręce na kierownicy, przecież kurza twarz trzymam. Powstań, zapowiada dyrektor, mogę postępować.
I po chwili piszczy jeszcze bardziej, że muszę przejąć sterowanie, przecież trzymam ręce na kierownicy, co mogę zrobić? W Skodach i Volkswagenach jest to równie wkurzające i równie źle skalibrowane, ale nie tylko tam. Ale nie to jest w tym samochodzie najgorsze. Proszę sobie wyobrazić, że w tym aucie, z punktu widzenia kierowcy kilka centymetrów pod przednią szybą, mamy podświetlony pasek, tak zwane oświetlenie nastrojowe. Kolor pewnie możemy sobie zmienić, auto mieliśmy na parę godzin, nie mieliśmy na to czasu. Intensywność podświetlenia pewnie też, pewnie na pewno, miejmy nadzieję, można to po prostu wyłączyć, ale domyślnie jest włączone. I to jest po prostu niebezpieczne. Wieczorami po zmierzchu to jest intensywne, w tym wypadku czerwone światło, tuż pod miejscem, przez które patrzymy. Po kilkunastu minutach jazdy nocą mamy ochotę wydłubać sobie oczy. Że ktoś to dopuścił do wersji produkcyjnej, wierzyć się nie chce, to jest prawdziwy koszmar. Ale nie to jest w tym samochodzie najgorsze. Tak zwany BLIS, czyli układ wykrywający auto w tak zwanym martwym punkcie, to rozwiązanie znane od wielu lat i bardzo, bardzo potrzebne. Najczęściej nawet nie zauważamy, że jest i nie przypuszczaliśmy, że coś tak potrzebnego, tak rozpowszechnionego, można spróbować wymyślić od nowa i zrobić to tak bardzo źle. Najczęściej żółta dioda czy piktogram ostrzegający o tym, że mamy coś na kursie kolizyjnym, ukryta jest w lusterku i to jest spoko. Ale w najnowszym Leonie jakiś mistrz postanowił wykorzystać fragment tego oto nastrojowego podświetlenia na drzwiach, które daje żółtym światłem. Przekonałem się o tym, skręcając w prawo, a gdy coś mnie minęło z lewej, to dość ostre światło właśnie z lewej odciągnęło moją uwagę i zmusiło do spojrzenia w lewo, kiedy skręcałem w prawo. To jest naprawdę niebezpieczne kuriozum. Nowy Seat Leon jest przykładem auta źle zaprojektowanego, niepokojącego, nieprzyjemnego w codziennej obsłudze. Najgorszego ze wszystkich, którymi miałem okazję jeździć, a miałem okazję jeździć chyba wszystkimi. A teraz sprawdzimy, co ciekawego słychać w świecie motoryzacji. A zaczniemy od Citroena C4, który w pierwszej odsłonie był autem kompaktowym w dwóch bardzo różnych wersjach, w drugiej był najzwyklejszym na świecie nudnawym, ale przyjemnym autem kompaktowym, a w trzeciej jest oczywiście SUVO crossoverem, ale w końcu dość ciekawej stylizacji, z którą w wykonaniu francuskiej marki ostatnio niekoniecznie nam po drodze. Te nowe R-crossy wyglądają jak auta lalki Barbie, ale C4 jest fajne, może ciut przesadzone z tyłu i przodu, ale spójne, ciekawe, zgrabne. Do napędu posłużą silniki benzynowe 1.2 o mocy 100, 130 albo 155 koni w połączeniu ze skrzynią manualną albo automatyczną. Diesla 1.5, 110 albo 130 koni, mocniejszy z automatem. Jest też wersja elektryczna, 136 koni, zasięg 350 km. Jej cena we Francji to 35 tysięcy euro. W Polsce prawdopodobnie będzie to około 130 tysięcy złotych, a najtańsze auto kosztuje 21 tysięcy euro. Polskie ceny poznamy na dniach, stawiamy na 79 900. I ciekawe, jak dużo się pomylimy. Przy okazji pewnie pamiętają Państwo te nieskromne zapowiedzi Volkswagena sprzed półtora roku dotyczące modelu ID3. Jaka to miała być rewolucja cenowa, technologiczna? Miał to być garbus XXI wieku, do czego w sponsorowanych artykułach poukrywanych na portalach motoryzacyjnych, swoją drogą to skandal, nawet firma nawiązuje. Ale prawda jest taka, że Francuzi bez tych wszystkich buńczucznych zapowiedzi ograli Volkswagena na każdym możliwym kroku. Mają gamę nie tylko udanych aut elektrycznych, ale też doładowywanych z gniazdka i hybrydowych. A skoro jesteśmy przy samochodach francuskich, pierwsza generacja Nissana Qashqai fajnie się zestarzała, ale fanami nigdy nie byliśmy. Pomysł ciekawy, ale właściwości jezdne takie sobie. Druga generacja jest to niebo ciekawsza, ale pod warunkiem, że z napędem na jedną oś i z w miarę lekkim silnikiem, najlepiej benzynowym. 4x4, automat i diesel pod maską i klocek się z tego auta robi nieprzyjemny. Kolejna generacja tego szalenie popularnego samochodu miała pojawić się w październiku, ale jeszcze chwilę na nią poczekamy. Wygląda na to, że koronawirusowe perturbacje sprawiły, że z samochodem poznamy się dopiero w przyszłym roku i to bliżej czerwca niż stycznia. A skoro o pandemię zahaczyliśmy, zastanawialiśmy się wszyscy te parę miesięcy temu, jak będzie wyglądał rynek aut używanych. Czy przez to, że połowa świata stanęła, a duże firmy zajmujące się wypożyczaniem aut zaczęły ocierać o bankructwo, nie pojawią się spektakularne okazje, a ceny radykalnie spadną. Ale jest inaczej. W Stanach używane samochody w wyraźny sposób podrożały, zarówno te całe, jak i te sprowadzane do Polski najczęściej, czyli uszkodzone. Dlaczego? Przez kilka miesięcy ludzie jeździli mniej, więc rzadziej się rozbijali, a handlarze z całego świata nie kupowali, bo były problemy z transportem. A jak się odblokowało, to wszyscy ruszyli na zakupy i coś, co kosztowało na licytacji 8 tysięcy dolarów, jakaś poobijana Pacyfika na przykład, teraz kosztuje 12 tysięcy. Podrożały też auta używane, ale całe, nie tylko w Stanach, ale i w Europie, też w Polsce. Wynika to z większego zapotrzebowania. Przez dwa miesiące nie działo się nic w salonach i komisach, ale kto miał kupić w marcu albo kwietniu, z zakupu nie zrezygnował, tylko poczekał.
Doszło też spore grono osób, które do tej pory korzystały wyłącznie z komunikacji miejskiej, ale postanowiły przesiąść się do auta z oczywistych powodów. Na koniec jeszcze dwie ciekawostki. Czekamy na dacie Sandero nowej generacji. Za rumuńską marką nie przepadamy, wiedzą Państwo o tym doskonale. To takie auta dla osób, które naprawdę nie przepadają za samochodami, ale jeśli już, to właśnie Sandero wydaje się najrozsądniej wycenione, zaprojektowane. Nowa generacja będzie pewnie ładniejsza, zgrabniejsza, a w kabinie, jak wynika ze zdjęć, pojawi się zorientowany poziomo tablet. Zegary zostają analogowe. Na koniec tej części programu jeszcze jedna ciekawostka. Volkswagen oprócz ID.3 ma też w swojej ofercie dwa udane auta elektryczne e-Upa i CityGo. Ponad 250 km zasięgu za 73 tysiące złotych. Z takiego poziomu wystartowała Skoda. Po dopłatach według zeszłorocznego pomysłu byłoby to nieco ponad 57 tysięcy. Cena jak za elektryka super. Ustawiły się kolejki w całej Europie. Efektem jest wyprzedana produkcja na rok do przodu i wydawać by się mogło, że producent powinien przesunąć moce produkcyjne i dokonać tej elektrycznej rewolucji, sprawić, że e-Up i elektryczne CityGo staną się tym mitycznym garbusem XXI wieku, sprostać lawinie zamówień. Ale stało się inaczej. Na ten moment ani Volkswagena, ani Skody nie kupimy, nie zamówimy. Prawdopodobnie po realizacji już złożonych zamówień auta odejdą do przeszłości, bo po co produkować dużo i zarabiać mało, skoro można produkować mniej, ale sprzedawać drożej. Tą smutną puentą kończymy dział aktualności i przechodzimy do sprawdzenia samochodu używanego. Partnerem tego działu jest firma Predictech, czyli producent mierników lakieru. Volkswagen Scirocco to taka współczesna kalibra, powiedzmy. Niekoniecznie ze względu na podatność na różnego rodzaju zabiegi upiększające, co raczej dostępność. Auto w chwili premiery w 2008 roku kosztowało w naszym kraju w podstawowej wersji 70 kilka tysięcy złotych. Dwulitrowa turbobenzyna albo mocny diesel 100-120 tysięcy, więc były to ceny nieco wyższe niż Golfa, ale nadal zdecydowanie atrakcyjniejsze niż sportowego Mercedesa czy BMW. W Scirocco Sportu mamy trochę w niezwykle atrakcyjnej sylwetce, to auto naprawdę fajnie się zestarzało. Nadal jest zgrabne i ładne. W dieslu albo przy silniku 1.4 osiągów spektakularnych nie ma. Zabawa zaczyna się dopiero przy 2.0 turbobenzyna, ale za to właściwości jezdne są wspaniałe. To nieco zmodyfikowana platforma podłogowa Golfa 5 i 6, a więc jedna z najlepszych kompaktowych w historii motoryzacji. Porządne wielowahaczowe zawieszenie z tyłu, odpowiednio dobrana siła wspomagania. Scirocco to naprawdę fajne auto i nic dziwnego w tym, że dziś na rynku bardzo pożądane. I właśnie takie mam za zadanie sprawdzić. Z 2012 roku z 2.0 diesel pod maską do tego skrzynia manualna sześciostopniowa i 164 tysiące przebiegu. Piękne wnętrze wykończone Alcantarą i przyzwoita cena 36 tysięcy złotych. Auto zostało sprowadzone z Francji, co wynika już nie z deklaracji sprzedającego, a numeru VIN i jest według deklaracji bezwypadkowe, choć sprzedający nie ukrywa, że ze względu na odpryski i rysy pomalowany został zderzak oraz maska. Sprawdziłem jeszcze auto po VIN-ie. Jest czyste, bez żadnych odnotowanych szkód, ale jak już nieraz wspominałem, Francuzi, Niemcy, Szwajcaria dbają o to, by auta sprzedawane przez ich ubezpieczalnie gubiły historię. Dzięki temu są sprzedawane za wyższą cenę. Na zdjęciach wygląda to wszystko nieźle. A w rzeczywistości zazwyczaj zaczynam od złapania pierwszego wrażenia od przodu, ale tu na dzień dobry coś jest nie tak z tyłu. Z kilku metrów widać, że coś jest nie tak z kształtem tylnego błotnika. Tak jakby powierzchnia blachy była pofalowana. To tylko wrażenie, ale jak podszedłem bliżej, to okazuje się, że coś jest na rzeczy. Mamy tu mnóstwo drobnych wad lakierniczych. Bez miernika widać, że auto było malowane. Przód ładny, tutaj zastrzeżeń nie mam, ale prawa i lewa strona z tyłu robiona i to zdrowo. Pomierzmy się w takim razie. Wzór z dachu to 110 mikronów. Podobną grubość zauważamy jeszcze na przednich błotnikach, a cała reszta jest malowana. Błotniki z tyłu są też grubo podszpachlowane. To nie jest ładna naprawa. Mamy tu miejscami sporo szpachli, nawet poza skalę miernika, 2 mm, więc za rok, dwa zacznie to pękać i rdzewieć. O zakresie naprawy świadczy też starty ocynk na sporej powierzchni obu błotników. Czy auto zamalowało w coś przodem? Obydwie lampy są z maja 2012 roku. Pierwsza rejestracja to lipiec. Zgadzają się zatem, nie ma też żadnych śladów kolizji na podłużnicach. Skoro jesteśmy pod maską, to warto sprawdzić stan oleju, to czy płyn chłodzący jest klarowny i czy wtryski są szczelne. Tu wszystko jest ok, co i tak nie ma znaczenia, bo auto zostanie za chwilę zdyskwalifikowane. Domyślają się pewnie Państwo dlaczego. Jak auto jest z czerwca, pierwsza rejestracja lipiec, lampy maj, to się wszystko zgadza. Tych elementów w trakcie naprawy nie dobiera się pod daty, nie ma takiej szansy. A pasy? Pasy są z drugiej połowy kwietnia, więc też się zgadzają. To właśnie z nimi auto opuściło fabrykę. Tu jest pas pasażera. Jest on w trwałości.
trwały sposób odkształcony, bo strzelił, gdy nikt nie był zapięty i pirotechnika zwinęła go mocno, dociągnęła i naciągnęła na szlufce, przez to się odkształcił. Pas kierowcy był zapięty. To są pasy po regeneracji, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. A strzeliły, bo strzeliła też poduszka w kierownicy i druga w konsoli, a ta jest oczywiście po regeneracji. Skąd to wiemy, już tłumaczę. Znaczek wygląda nieźle, ale dopiero jak mu się zaczniemy dłużej przypatrywać. Naprawdę, bo na pierwszy rzut oka jest krzywy. Faktura materiału jest łudząco podobna do oryginalnej, a tak wygląda oryginalna deska i znaczek. W tym wypadku to Touran. Jeśli ktoś nie czuje się przekonany, zawsze warto podważyć tę zaślepkę i popatrzeć, jak jest wykończony materiał, którym oklejona jest deska. Powinno być tak jak tutaj. Równiutko. Maszyna to robiła. A nie tak jak tutaj. Nożykiem tapicerskim albo nożyczkami. Auto było wystawione do sprzedania przez osobę prywatną, prawdopodobnie nadal jest i podejrzewam, że szybko je Państwo namierzą i wpiszą dla potomnych numer VIN, który był podany w ogłoszeniu. Ja dałem sprzedającemu szansę, by zmienił opis ogłoszenia, wskazałem jasno, że próba żenienia takiego samochodu jako auto bezwypadkowe, wskazując jednocześnie na regenerowaną konsolę i regenerowane pasy, to jest rzecz nieuczciwa. Sprzedający na moją prośbę gwałtownie wyrażoną nie zareagował, więc nie mam jakichś specjalnych skrupułów przed publikacją tego samochodu, łącznie z jego tablicami rejestracyjnymi. To wszystko na dziś, kłaniam się pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika już za tydzień.